Szczepczana Dolna gdzieś z samego rana busami z Nowego Targu do Rabki i z Rabki do tutaj do Mszany. Rozpoczynam pieszą wędrówkę około 37 km wielokolorowym szlakiem od zielonego poprzez żółty przez Turbacz do Nowego Targu. Zapraszam serdecznie do oglądania. Przed chwilą właśnie opuściłem miejskie asfalty i teraz już jestem na właściwym zielonym szlaku i mam nadzieję, że ta breja, która tutaj jest, za chwilę przerodzi się w typową zimę. Jak sami widzicie, szlak o tej porze ten jest mało uczęszczany. Owszem, zwierzęta śmigają tutaj w te i we w te. Człowiek może kilka dni temu musiał iść, bo ślad jest zasypany. Czy brałbym rakiety? Na ten moment nie. Ale nie wiem, co będzie później. Mam nadzieję, że dzisiejszy deszcz przeradzający się w śnieg i mróz pozwoli mi iść po twardym. A teraz w dalszą drogę. Na moje szczęście ktoś wcześniej tutaj jechał samochodem oraz jest jeden ślad. Także idzie się w miarę komfortowo. Piękny widok stąd się rozpościera. A ja jestem blisko szczytu. O, Gorzała. Ale niestety nie mogę tam zawitać, bo wiem, czym by się to skończyło. Dlatego idę dalej zielonym szlakiem. Szczyt Ostra, 780 metrów nad poziomem morza. No i widoki oraz ławeczka, którą Wam za chwilę pokażę. Zimno, ale łyk wody. Śmigamy na dół.
Polski pomysł na liofilizat. Najpierw wlewam wodę, bo gdyby na odwrót, to mi się zbryluje moja mieszanka. Wlewam wodę i dopiero tutaj miks płatków, orzechów i innych smakołyków, a na końcu jest masa budyniowa, która mi to wszystko zagęści. Wymieszam. Wszystko napęcznieje. Później opłukam to i można następne gotować. Ja już jestem po jedzeniu. Oszczędziłem wam. Cały mokry. No i teraz pakuję się i zabieram się w stronę Kudłonia. Zaczął padać deszcz, ale mam nadzieję, że u góry będzie śnieg padał, także dużo mnie nie zmoczy. No i tyle. Widzimy się na trasie. Niestety musiałem przerwać wycieczkę i dziś ją od tego miejsca ponownie rozpocznę, ponieważ i deszcz, i mróz spowodował, że cały przemokłem, nie byłem w stanie zabiwakować i dlatego cały tamten odcinek szedłem non-stop przez Turbacz do Nowego Targu. Wyszło 40 km, ale to na końcu filmu Państwu udostępnię, a dziś, 3 dni później, ponawiam wycieczkę. No już w innych warunkach, słońce, mróz. Także zapraszam do drugiej części.
3 dni temu właśnie w tym miejscu podjąłem decyzję, że nie będę biwakował, tylko będę szedł non-stop, aż dojdę do domu, do Nowego Targu. Zdałem sobie sprawę, że jestem już w Parku Narodowym, a biwakowanie tutaj jest zabronione. Także tyle. Metrów. Kudłoński Baca. Skalny Ostaniec.
Przełęcz Pustak. Wysokość 1215-1235. Pustak. Thank you.